siadać. Tata. Wraca? Mhm. Śpi sobie? Mhm. Co, Luna, cieszysz się, że brat już jest z nami? Fajny brat? Delikatnie, nie trzymaj tak mocno rączki. Halo. No, ujojku. Już po zdjęciu, to film. Lubisz brata? Nie, film. Zdjęcia. Nie chcesz zdjęcia? Okej. Także oficjalnie witam się z wami w pierwszym vlogu po porodzie. Koniec narzekania, jak to ciężko w tej ciąży. I tak, dwie nocki w szpitalu za nami, dwie nocki w domu za nami. I powiem wam, że spoko. Wszystko spoko. Ja jestem zachwycona, bo nie wiem, czy widzieliście film mój o karmieniu piersią, karmieniu moim mlekiem, laktatorem Luneczkę. Dobra, patrzcie, ja już się nagrywam i ona kombinuje tu lody. To jak nie widzieliście filmu, to was odsyłam do niego. Bo no, moje spostrzeżenia dotyczące karmienia piersią się po prostu diametralnie zmieniły, bo przy Lunie totalnie nie miałam możliwości tego robić, bo to była niezła walka i mi to tak ciężko szło, że po prostu stwierdziłam, że laktator to najlepsze rozwiązanie, a teraz się cieszę, że nie muszę tego używać. I jak potrzeba mleko, no to ono jest wiecznie ze mną gotowe, nie muszę go podgrzewać, nie muszę mieć laktatora, nie muszę mieć tych cholernych butelek. Także no, trzymajcie kciuki, żeby dalej tak szło karmienie, bo no, Leonek sobie radzi i to jest najważniejsze, więc no wypas jest. To jest ogromna ulga, bo przed położeniem się spać, to trzeba było ściągnąć tym mleko, wiecie, tam umyć laktator, przygotować na nocne ściąganie, na nocne karmienia, no o Jezu, to po prostu była taka charówa, jak sobie teraz o tym pomyślę, a o tym, co jest teraz, teraz sobie zasnę, nieważne, młody wstanie, damy mleczko, nie ma wielkiej rewolucji, więc no, ulga okropna, okropnie wielka ulga i w ogóle, no jest super. I też jak tak sobie pomyślałam, co wam tak zawsze o tych śliniakach w tych wyprawkach mówiłam, no to no, na ten moment nam nie są potrzebne. Trochę się zdarzy, że uleję jak zje, no ale to normalne. Ale na przykład Luna, tak sobie przypomniałam, że jak jadła mleko z piersi, jak się uczyłyśmy, czy nawet z butli, to ona całą szyjkę miała zalaną i wiecznie był z tym problem, bo tam wiecie, dziecko ma taką gipką tą szyjkę na początku. I przez to się tam odparzało i w ogóle no czyściliśmy to, no ale to nie jest tak łatwo dla dziecka wyczyścić, jak jest takie delikatne igłówki nie trzyma, nie? No, także nam siniaki na razie nie są potrzebne, no jest super. Więc no ogromna różnica, ogromna. Także jak widzicie, każde dziecko jest inne, ale możliwe to jest też, że on jednak się urodził w 39 tygodniu i te 4 dni. A Luna 35 tydzień i 6 dni, więc ona może po prostu jeszcze była niegotowa. Mimo, że miała wagę 3600, a on 3700, to no, po prostu ten sam fakt posiedzenia w brzuszku dobrze robi dla dzieci i takie bardziej gotowe, możliwe, że się rodzą. No, albo po prostu problem z tym wędzidełkiem, bo Lunię podcięliśmy dosyć późno. I może to było spowodowane, no nie wiem. Ale jemu jest wszystko ok i nic mu nie leci. Luna na przykład całe rogi, brzegi, ust miała zawsze pozalewane mlekiem, zawsze. Jak jadła mleko, to jej chusteczka i pieluszka przy buzi, żeby to wszystko, wiecie, nie zalewało jej, więc no... Na razie mamy butelki gotowe, których nie używamy, ale pewnie się przydadzą tam w przyszłości, no bo cały czas w domu nie będę siedzieć, więc jak będę chciała gdzieś wyjść na chwilę, to w razie co mleko będzie w lodówce, bo na pewno nie
nie odtrącam opcji odciągania mleka, jak czasami teraz troszkę się przepełniają te piersi mlekiem, bo no, młody aż tyle nie zjada, to po prostu ja sobie troszkę ściągam, byle poczuć ulgę, żeby nie były, wiecie, takie kamienie, i do lodówki, i do zamrażalki, więc w razie co zawsze jest opcja, Rafał może zostać, ja mogę wyjść i nie martwić się, że muszę wrócić na porę karmienia, nie? Także no, superącko. Cieszysz się, że masz brata? Popatrz tu, jak bardzo się cieszysz. No, i lubisz go głaskać? Super brat, nie? I co on cały czas robi? Co robi brat? Śpi cały czas, co? Śpi cały czas. I co? I je. Śpi i je, tak? No. A ja teraz, patrzcie, wysłałam Rafała po tą lampkę, bo potrzebujemy na nocne karmienie. Tutaj jest jakaś na promce, zobaczymy, może będzie dobra. Szkoda, że nie ma pilota, tylko na aplikację, no ale telefon powiedzmy, że zawsze jest pod ręką, więc no, ale potrzebujemy lampki. Bo bez lampki jest tak ciemno, że wczoraj, w sensie dziś w nocy, jak wycierałam kubkę, to takie naczuja było, bo nie chciałam świecić zwykłą lampką w nocy, a ten misio, co po lunie mamy, on po prostu tak szybko pada, bo on jest na ładowanie, więc nie chcę z nim się tam bawić. I on wiecznie zmienia te kolory, to światło jest takie, wiecie, na początku mocne, a w trakcie nocy się tak ściemnia, że praktycznie nic nie widać, więc to bez sensu. A tu zobaczcie, Leonek sobie śpi i jaką piękną pieluszkę, takie pieluszkę, kocyk, trochę jest bambusowe, bo jest tak delikatne, dostaliśmy od rodziców, Leonek dostał od dziadków. I no, jest przepiękny ten wzór, to jest z tego, z Lamilu, ale no, to jest takie bardzo duże, no wypas, po prostu aż się chce go układać w tym, i to jest takie mięciutkie, że jak ja z nim leżę, jest ten kocyk też na mnie, to aż mięciutko, milutko i dla mnie. No i oczywiście jest nowy bobas, już mamy pranie wstawione, Leona i Luneczki od razu. A tu patrzcie, co za zmiany. Tutaj zostały nadal Leonka ubranka, więc jak coś potrzebuje, to po prostu to sobie wyciągam stąd. Tu już wózeczek ogarnięty. Tutaj zrobiliśmy na sypialnię pokój i tutaj jest biuro. Bo nam ogólnie szykują się takie rewolucje, to się dowiecie w najbliższym czasie, myślę, że w okolicy miesiąca, że tutaj będzie pani operator z nami przez jakiś czas, później moja mama, więc takie będą wymiany. I to nie jest ze względu na potrzebę pomocy, w sensie no jakoś tak, ale no, to no zobaczycie w niedalekiej przyszłości, co się wydarzy u nas. O, tutaj patrzcie, mamy tak, trochę rewolucję, ale stwierdziłam, że nocne karmienie i nocny komfort jest najważniejszy, więc tutaj mamy już dostawkę i zabrałam stąd trzawkę nocną, bo jednak jak leżę, to ja musiałam leżeć głowę tu mieć, żeby widzieć go, nie? Więc to jak jest podsunięte tak, to jest łatwiej schodzić z łóżka. No i nie muszę leżeć tak, wiecie, dziwnie. Tu mamy też lampkę, której nie używamy. Ją wymienimy, mam nadzieję, że jak będzie dostępna i Rafał kupi. Tu mamy pampersiki, tak, wiecie, to jest taki zestaw, jak ta szafka była tutaj, bardziej pod ręką, ale w razie co też tutaj mamy. Tu mamy jeszcze pampersy, jakieś higieniczne rzeczy, laktator, jakbym potrzebowała sobie przed spaniem czy coś. Tu podkłady, tu pieluchy te tetrowe, bambusowe. Tutaj fotel do karmienia w nocy, bo jest bardzo wygodnie. Wolę wstać niż się męczyć na łóżku, wstać, usiąść, wygodnie głowę oprzeć, porządnie nakarmić Leonka. I to jest naprawdę dużo większy komfort niż tutaj go wyciągać i na tym łóżku się międolić i wiecie, i zwisać nad nim. Także no, to jest super opcja, fotel. No i przewijak. I tu mamy chusteczki, chusteczki mokre, pampersiki. W ogóle one nam tak szybko idą w szpitalu. Był cały dzień bez kupy, trochę siusiu, pierwsza smułka też była, a wczoraj, o Jezu, chyba z 8 kup było, także się zaczęło. Tu mamy taki kremik na pupkę, patyczki do czyszczenia tego, to się nazywa kikuta, nie? W koło pępka, w sensie no, tej pępowinki. I ja najbardziej właśnie lubię patyczek, tą sól. I ten, i to na patyczek, i tak w koło tego pępowinki wyczyścić dokładnie, tym naprawdę. I na mokro, a później na sucho jeszcze czyszczę i wyczyszcza się idealnie, tym najłatwiej.
gruszka do noska, inna tutaj sudokrem, bo to wiecie, od razu też jeszcze luneczki, pamperki są, także tu jakiś zapas tych. No i ten kosz, w końcu Wam go nie pokazywałam, a jest najlepszym koszem na świecie. Nawet chyba w wyprawce zapomniałam o nim wspomnieć, tyle tego było. Tu jest marka. O, i to jest kosz po luneczce i w pierwszym roku on się bardzo przydaje, wiecie, tu się wyrzuca pampersa. Oj. O, i później taką stonogę się wyrzuca, nie? Wiecie, o co chodzi. O, zakręcamy. O, i nie ma smrodków. Zwłaszcza na lato to jest super. Bo jak kup jest tyle, to wiecie, nie zdążycie wynosić śmieci. Więc dzięki temu nie trzeba wynosić tych śmieci tak często. I w ogóle dużo dziewczyn się mnie pytało o biustonosz do karmienia. To już Wam powiem, że ten z Handemu nosiłam cały czas w szpitalu i wczoraj cały dzień. Już się rozciągnął, więc gówno. Po prostu masakra, nic nie trzyma. A tutaj na sobie mam ten z Mom2Be. Z pierwszej ciąży z luneczką i on jest super, bo on, no, wszystko trzyma. Tu ma odpinane ramionczka oczywiście. Widać? O, takie cute. Więc on jest naprawdę dobry i no, i on się nie rozciąga. On tu trzyma, a w tym schendemu co ramionczka sobie zwężę, żeby były w sensie krótsze, to one sobie, wiecie, więc to jest taki bardziej top. Więc no, na noc jest ok, bo w nocy jest, wiecie, komfortowo bardziej, ale na co dzień to on jest okropny, także no, niestety. No i oczywiście kolarki. Patrzcie, dziewczyny. Sorry, nadal sapie, nie? O, tak wygląda brzuch. Powoli się wchłania, ale to kiedy się wchłonie, to się wchłonie. Ale kolarki rządzą. Najlepsza rzecz na świecie. I jak jeszcze będą, to sobie dokupię M-ki, bo to są L-ki, więc liczymy, żeby to tam wszystko się ten, chociaż te L-ki też są i tak super, więc... I się nic nie rozciągnęło od brzucha, a nosiłam je dobre parę miesięcy. No a te Chico, no, sprawdza się. Ma okropne kółka, słabo działają, ale jak trzeba iść do łazienki, wiecie, jak jestem sama, no to go tak nie zostawię, więc po prostu wjeżdża sobie tutaj młody ze mną do łazieneczki i można się umyć, bo jeszcze tego Baby Bjorna bujaczka nie chcę używać jeszcze. On jest za malutki, więc na niego przyjdzie pora. No i pewnie w najbliższym czasie zrobimy pierwszą kąpielkę, bo my nie chcieliśmy myć go w szpitalu. Jakoś tak ogólnie nie ma zaleceń z tego, co słyszałam, więc pewnie jutro zrobimy pierwszą kąpielkę w domu, więc no, kolejny ekscytujący moment przed nami. I w ogóle też, dziewczyny, dużo Was pytało mnie o ubranka i w ogóle o wszystko, co tam, ile do szpitala tego brać, to powiem Wam tak, że trzeba według mnie brać dosyć sporo tego, żeby nie martwić się, że zabraknie czystych ubranek, bo przy Lunie nam zabrakło, a przy Leonie użyliśmy może ze 2-3 bodziaki, bo on nie ulewał. Także mi się wydaje, że to zależy od sytuacji. Także lepiej mieć za dużo i po prostu, wiecie, zabrać to do domku, dlatego bierzemy w te... Ujoj. Okej. Okay. Dlatego bierzemy w torebki strunowe, żeby to, wiecie, zachowało czystość, nie? No. Oczywiście witam się ze wszystkimi nowymi obserwatorami, bo Was po prostu odkąd wrzuciłam TikToka, że rodzimy, to jest Was już tutaj tyle na YouTubie. Na TikToku to już w ogóle jest szaleństwo i cały czas siedzę, już mi telefon się tak gotuje, że masakra od odpisywania i postowania wszystkiego. Więc mam nadzieję, że nie jesteście źli, jeśli komuś nie odpisałam, bo po prostu staram się każdemu odpisywać, ale jest tego już taka ilość, że powoli nie ogarniam, a telefon jest, cały czas mi mryga, bo jest taki gorący. Także witam się ze wszystkimi i oczywiście jak jesteście tu nowi, to wbijajcie na Instagram, na TikToka, bo to wszędzie podobne rzeczy, ale jednak troszkę inne, także no, jest mi bardzo miło, że jest już Was aż tyle ze mną, bo po prostu no szok, szok ile Was jest. Nie, już moja głowa nie ogarnia, po prostu hormony, połóg i to wszystko, a tutaj jest tyle kobietek,
Oczywiście też w ciąży, po ciąży, z bobasami, no wszyscy tu jesteśmy razem, jeden wielki team, normalnie taki team. Się śmiałam, jak byłam w ciąży jeszcze, że team szalonych ciężarnych jesteśmy. Także teraz jesteśmy team szalone matki. Takie cool mamuśki, nie? Tak, i ja wiem, że tu jest gówniane światło. Jakbym się odwróciła w tamtą stronę, to by było mnie lepiej widać i lepiej by się to oglądało, ale tu mi maluszek padł i po prostu nie mam jak się ruszyć. A jak się ruszę, to mu będzie smutno, nie? No. A ja tutaj tak sobie siedzę i rozkminiam. I jak tam piszecie mi wszystkie dziewczyny, jak się czuję i w ogóle wiecie, i gratulacje składacie, oczywiście za które wam dziękuję. Jest mi bardzo miło, jak wiele was tutaj jest ze mną i mi gratulujecie i wspieracie mnie dalej. To powiem wam tak, ta zgaga, o której wam wiele razy mówiłam, jeszcze nawet na ostatnim vlogu, tym przed porodem, kurde, tutaj patrzę sobie na oknie, stoją te tabletki od zgagi, których już nie potrzebuję, Boże, to jest przepiękne, to mówię, że czuję się jak nowonarodzona, bo nie dość, że można jeść surowe mięsko, surowe ryby, wiecie, te wszystkie szynki włoskie, o Jezu, niepasteryzowane jakieś sery po prostu, no nagle życie wraca idealnie. A najważniejsze jest to, że tak jak miałyśmy tą zgagę, to jest takie nie, pomidora nie zjem, bo mnie zakwasi, nie, gazowanego nie, już jest późno, a jesteśmy super głodne, ale takie Boże, nie, ja nie będę jadła, bo w nocy po prostu ta zgaga zabije wszystko, a teraz nieważne, która godzinka, jesteśmy głodne, na co mamy ochotę, pomidor, nie wiem, ocet balsamiczny, wszystko można jeść. No. To jest przepiękne. Ciąża, cały okres ciąży jest przepiękny, ale po ciąży, po tym czasie takiego ciężkiego brzucha, zwłaszcza tych ostatnich miesięcy, no to po prostu to, że można zjeść sobie cokolwiek się chce i nie ma w głowie takiego, że później będzie, wiecie, taka gula tu w gardle albo właśnie ta piekąca zgaga, jakieś cofki. O Jezu, no żyć nie umierać, no po prostu to jest wielka ulga, a wystarczy urodzić po prostu i to wszystko odchodzi. Jednak wiecie, już macie bobasa i takie, Jezu, można sobie szyneczkę, można, nie wiem, jajko takie, wiecie, praktycznie na surowe, no oh my god. Także to jest przepiękne uczucie. A ja w ogóle nadal nie dowierzam, ile was tu jest. Ja to mówię już chyba trzeci raz. Wiecie, nadal jest baby brain, nie zapominajmy. To, że nie jestem w ciąży, nie znaczy, że nie będę plotła głupot, nie? Tak. To z tym się nie wiąże. Także no po prostu ilość was, dziewczyny tutaj i jak piszecie do mnie na Instagramie takie miłe wiadomości, że mnie obserwujecie i że jaka jestem miła tutaj i że uwielbiacie mnie oglądać, to po prostu miód na moje serce. I oczywiście znów powtarzam, jak komuś nie odpiszę, to nie dlatego, że nie wiem, zobaczę i jestem chamska, tylko po prostu ja tego nie ogarniam, bo ja tutaj wam nagrywam TikToki, vloga, odpisuję, a nie można się zatopić w tym telefonie, bo i tak on jest wiecznie używany i wiecie, trzeba też mieć trochę czasu dla tych bobasków, żeby się w tym za bardzo nie zatracić, ale staram się być z wami, bo po prostu to, jak to wszystko się rozkręca, to ja nie dowierzam, że w ogóle ktoś chce mnie oglądać, nie? No, szok. I od razu wam polecę tą lanolinę, jakiej jeszcze nie widzieliście. Ja wam pokazywałam ją w filmie ze szpitala, ale jak tu mamy takie kombo pielęgnacyjne, to jest najlepsze. Lanolina na bolące sutki i ogólnie na jakieś otarcia, osuszenia i w ogóle, nie? Oj, tam bobas chyba produkuje kubkę. No, także ona jest w Rossmanie często na promocjach, często, nieczęsto w sumie zdarza się. Także polujcie, jak będzie, to warto kupić. Ja ją kupiłam, bo była na promocji, ale niekoniecznie wiedziałam, czy mi się przyda, ale jest, no, super. Te upały, które są, woda, dużo wody, koniecznie. Bo trzeba się nawadniać i mieć mleko. W ogóle ja mam tą butelkę z tej firmy Bing. Ona jest super, ale jest bardzo ciężka, więc no, tak. Gdzie jest luneczka? Hej! A kuku! Chillujemy sobie po obiadku. No, jesteśmy po obiadku. Rafał zrobił przepyszny obiadek. Co jadłaś? Kurczaczkowe takie kotleciki.
do tego fasolka szparagowa, buraczki z... Buraczki z czego? Z botwinki? Dash chill. Leonek też już zjadł i śpi. I czekamy na deszcz, bo zapowiada się być burzowo dzisiaj. Ale dobrze, bo dziś tak przygrzało. Co, burza baba? Burza będzie. No, burza będzie? Mała burza. Mała, no. Duża burza. Duża burza? I ona boi burzy. Uważaj, nie spadnij. Boisz się burzy? No co ty? Nie boję. No. I ona boi. Także my teraz chill. Odpoczywamy po jedzonku i ja sobie Kardashiany oglądam. Tak, Luneczko? Mam prezent. Co za prezent? Juna, Adana. Kto mi powie, kto przed chwilą zmienił pieluszkę? Leonka? Mama. I kto właśnie zrobił kupę do pieluszki? Brat. Brat, tak. Świeży pampers. Cichy. On tylko czeka, żeby mu zmienić. Łobuz jeden. Dawajcie jakąś współpracę z pampersami, bo nie wyrobimy. Także patrzcie, albo taka opcja przewijania, jak mi się nie chce tam stać przy przewijaku. Także albo tak, nie? Tak, Luna? Paluch trzyma dalej. Trzyma palucha? Juni. Ale mocno. Patrzcie, mamy tą lampkę, tylko jeszcze muszę do niej pobrać aplikację, bo ona jakieś kolory zmienia i przez aplikację jest więcej opcji. A tutaj tak, żeby odpalić, trzeba zrobić tak. Aha, patrzcie, jaki bajzel. Teraz nie. Dobra, jeszcze raz. O. W kamerze jak mryga, ale tak normalnie to tak nie myga, także taką mamy lampeczkę. Będziemy testować w nocy. Dobra, przy połowie te stukanie będę budzić Rafała. A teraz robimy taką owsiankę na mleczku, bo ostatnio tak jakoś mi się zachciało po prostu takiej fajnej, rzadszej owsianki na mleku. Szpital, wiecie, mnie zainspirował. Tylko to będzie taka przepyszna i do tego łyżeczka masła orzechowego, tak już do ugotowanej owsianki, jest super pyszne. I nie trzeba żadnego cukru, bo ogólnie na mleku już jest słodkie. Także jak możecie zauważyć, już energia mi siada. Jest godzina 17. Więc już się robię nerwowa, rozchwiana emocjonalnie i zmęczona. Więc tu już Leonek sobie śpi, leży, a Luna zaraz karę będzie miała. Ja zaraz nią zwariuję, mówię wam po prostu. Luna, nie wolno tak robić. Crazy. Także ja kończę robić owsiankę, przełożę do miseczki, żeby ona tam fajnie sobie delikatnie ostygła i zabieram dzieciaki do łazienki. W sensie, no, Leona, a Lunę pewnie puszczę bajkę i jakoś szybciutko się umyję. Już ogarnę na wieczór, bo już jestem padnięta tak totalnie jakoś już no energy, ale też czy pewnie przez tą pogodę, bo w sumie tak deszcz zaczął padać, więc ale dobrze, jest przynajmniej chłodno. Także tak, zaraz shower, zjemy owsiankę i mam nadzieję, że Rafał już będzie niedługo wracał. No i popatrzcie tylko,
ten ziomek nie jest słodziutki. Poczucie po prostu, oh my god. Można się patrzeć całymi dniami. Słuchajcie, dzisiaj jest kolejny dzień i powiem wam, że wczoraj już mieliśmy mały kryzys odnośnie tego mojego łobuza tam, bo nam zaczyna wariować, wiecie, tak biega, robi wszystko, to co najgorsze, po prostu nie patrzy pod nogi, uderza się i co chwilę krzyk i o Jezu, ja nie wiem, czy ona tak w ten sposób chce na siebie uwagę zwrócić, czy co, ale no, nie jest łatwo. Jaki łobuz. Także no, ja teraz ogarnęłam pranie, zdążyłam wywiesić. Nasz maluszek na szczęście śpi. Zjadłam śniadanie, więc jest sukces. Luna je też śniadanie. Teraz bajka. Chillujemy, póki się łobuz nie obudzi na jedzenie. Także no, łatwo nie jest z dwoma bobasami. Zwłaszcza jak Luna jest w takim wieku, że ona naprawdę świruje i wiecie, tu demona gania, tu za muchami i niby to takie błahostki, ale wiecie, jak jestem niewyspana, zmęczona, to o Jezu, taki wkurw bierze, że po prostu aż do łez doprowadza, więc no, zobaczymy jak dzisiaj będzie, na razie jest okej, okay, ale Luna tylko wstała i od razu, wiecie, w krzyk. Nie pamiętam już nawet z jakiego powodu, ale coś tam się do niej powiedziało, jej się to nie spodobało, także no, nie jest łatwo. Co tak ładnie maluje? Luna. No pięknie. Zmęczyłaś się? Szybko. No i patrzcie, jaka wielka paka. Także witamy. Niestety Luneczka jeszcze pampersuje, więc no, ale powoli do przodu, więc mamy Luneczki pampersy. I tutaj Leonka. I tu mamy już dwójeczki. I zamówiliśmy 3 paczki dwójek, żeby mieć. Ale one jeszcze są dosyć duże. Na niego pewnie jeszcze, nie wiem, z tydzień i będą dwójki, tak myślę. Także no, ale jedynki jeszcze są też idealne, więc po prostu jedyneczki mu zakładamy na ten moment. I tak, superanckie są ogólnie te pampersy. Bardzo wam polecam nasze odkrycie, bo jeden pampers kosztuje jakoś 80 groszy czy coś takiego, więc no, sztosik cena. Bo te, jak dla Luny kupowałeś mi Mumi, tak, Mumi pampersy, to o Jezu, one bardzo drogo wychodziły. No ale też super, więc jak chcecie dużo hajsu za pampersy płacić, to i Mumi polecamy, bo są naprawdę dobre. A te są wypas, na ten moment nic nie przecieka. Luna też jak używa, też jej nic nie przecieka, więc no, polecanko tą firmę.